Jak sobie lepiej dawać radę z rzeczywistością? Temat, który dzisiaj poruszę, ma swoją nazwę. Probabilistyka. Wow, brzmi strasznie. Strasząco. Jest to jednak temat niezwykle praktyczny. I może być niezwykle pomocny i jest pomocny, szczególnie tym osobom, które w probabilistyce się nie wychowywały. A co to jest, to zwierzę, ta probabilistyka? Otóż jest to sposób myślenia, podchodzenia do codzienności, do życia z założeniem, że w życiu dzieją się rzeczy dobre i złe. W życiu dzieją się rzeczy ciekawe i nieciekawe. W życiu dzieją się sukcesy, ale dzieją się też porażki. I każdy z nas doskonale o tym wie. Jednocześnie, jeżeli my jesteśmy wychowani w świecie idealizmu i chcemy uporządkować nasz świat tak, aby go ustawić i żeby był już ustawiony, czyli jeżeli jesteśmy wychowani w świecie linearności, czyli pewnej doktryny linii, która mówi rób tak, a będzie dobrze, dąż do tego, bo to jest to. Ustawiamy się w sytuacji, już wielokrotnie na tym kanale o tym mówiłem, w której albo za czymś gonimy, albo przed czymś uciekamy, ponieważ świat taki nie jest, nigdy nie będzie i nie ustawimy niczego tak swobodnie i tak spokojnie, żebyśmy powiedzieli, no już teraz mam. I dalej w naszym życiu będą pojawiać się porażki i sukcesy. Teraz proszę zwrócić uwagę, jeżeli to sobie coś ustawisz, a tu nagle przychodzi zmiana, mówisz, o cholera, znowu się coś schrzani. Ale pytanie brzmi, czy ty jesteś w stanie przewidzieć, że coś się schrzani? Oczywiście pytanie, w jakiej skali? Okazuje się, że jeżeli coś się w naszym życiu chrzani, jeżeli ponosimy porażkę, jeżeli nagle coś nas zaskakuje, to właśnie dzięki temu się rozwijamy. Teoria, która mówi, że jeżeli ty tracisz coś, jeżeli coś się niszczy, jeżeli przechodzisz porażkę, na przykład w pewnym momencie zaczynasz niedowidzieć na jedne oko. Bardzo tragiczna rzecz. Ale co wtedy twój organizm robi? Uruchamia drugie oko na takim poziomie aktywności i możliwości, że ono nigdy by takie nie było, gdyby nie ten fakt. Zaczynam ustawiać swoje życie tak, aby to, że niezbyt dobrze widzę na to oko, mimo wszystko, żeby moje życie było jakie? Dalej najlepsze, jakie może być. Teoria umiarkowanych zakłóceń mówi, iż tam, gdzie są zmiany, gdzie są zakłócenia, tam pojawia się rozwój, tam pojawia się siła. Gdyby człowiek położył się na łóżku i leżał cały czas, bo mu wygodnie, nie musiałby nic robić, tak naprawdę miałby kłopot ze wstaniem i później z realizacją tego, co w życiu wspaniałe, na przykład ze zwiedzaniem. No bo nie mógłby chodzić, bo jego mięśnie by zwiotczały. Czyli aktywność, potknięcie się powoduje to, że polepszasz to, co jest dookoła ciebie, aby się dalej nie potykać. Probabilistyka to jest sposób myślenia, to jest kultura myślenia, która pozwala ci akceptować z góry to, że ten dzień będzie usiany różnymi pozytywnymi i negatywnymi przeżyciami, wydarzeniami. I dlatego czekasz na tę rzeczywistość nie z takim założeniem, oby dzisiaj było wszystko super. Tylko z góry mówisz w ten sposób, nie będzie wszystko idealnie. Bo idealnie to tak naprawdę przede wszystkim niemożliwe, aby było. W związku z tym, dlaczego my denerwujemy się? Dlaczego my się gniewamy na siebie za różnego rodzaju rzeczy lub gniewamy się na innych, które się dzieją w naszym życiu, dzieją się non-stop? I huśtawka emocji powoduje, że jesteśmy najnormalniej w świecie wybici z uderzenia. Nie realizujemy tego, co moglibyśmy realizować. Trochę jak kapitan statku, który płynie w sztormie i ten sztorm będzie przez 3 dni. Jaki sens ma denerwowanie się tym, że ten sztorm jest, jeżeli kapitan wie, że będzie przez 3 dni? No, rozumiem, że już 4. dzień, a sztorm dalej trwa, możemy mówić, kurczę, no liczyłem na to, że już się skończy. Jednak się nie skończy. Ale on wie, że będzie przez 3 dni. W związku z tym, zamiast się na to denerwować, pytanie brzmi, jak tym wszystkim się ustawić, bo tego nie zmienię.
I brzmi to bardzo dziwnie dla naszej strefy kulturowej, ale my życiowo do tego nie jesteśmy przyzwyczajeni. Dlatego, kiedy idziemy drogą jakąś i nagle coś nas uderza w udo, to jest przenośnia, to bardzo często mówimy, zatrzymujemy się, mówimy, ojej, dlaczego nas uderzyło? Dlaczego ja to przechodzę? Dlaczego akurat ja? Dlaczego to tak zrobiło? Tak nie powinno być. Ale są tacy, którzy mówią, nie będę szedł tą drogą, przynajmniej parę razy jakiś robak będzie leciał, uderzy mnie w nogę. Używam symboliki oczywiście, rozmawiam z ludźmi, którzy mają pewną perspektywę. No i teraz jak uderzy, to mówię, o, kolejny się odbił, następny. Oczywiście, jak idziesz tam, gdzie ich będzie zbyt dużo i cię obejdą, to znaczy trafiłeś, trafiłaś w ekstremum. I tego trzeba unikać. Ale nie spodziewaj się tego, że jutrzejszy dzień będzie wspaniały dlatego, że będzie idealny. On może być wspaniały szczególnie dlatego, że ty wiesz, że nie będzie idealny, ale podejdziesz do tego z uśmiechem. A więc życzę ci myślenia probabilistycznego, które jest charakterystyczne dla ludów pierwotnych, charakterystyczne dla strefy Dalekiego Wschodu, charakterystyczne dla strefy krajów arabskich, dla Ameryki Łacińskiej i dla krajów afrykańskich, które są zdecydowanie bardziej kulturowo przystosowane do tego, co nas dzisiaj otacza, nazywa się to chaos, ogromne przyspieszenie zmian. Życzę ci, aby myślenie probabilistyczne, czyli podejście do porażki i sukcesu, miało w sobie zabarwienie emocjonalne, pozytywne pod tytułem nie docenisz sukcesu, jeżeli nie będziesz miał porażki. Nie znałbyś, nie znałabyś różnicy i życie byłoby nudne. Jeżeli możesz i chcesz, zostaw komentarz pod tym filmem. Zapraszam do tego, abyś skorzystała z linku, który jest na ekranie. Tam czeka cię bezpłatny materiał, który będzie mówił, nawiązywał do tej tematyki, o którym teraz powiedziałem. Zapraszam do subskrypcji tego kanału. Zapraszam do zaznaczenia takiego dzwoneczka. Będzie cię informowało to coś, co do ciebie będzie przychodziło, że jest nowy film. Zapraszam cię także do tematyki, która nawiązuje do tego, co powiedziałem. Tu są sugerowane filmy. No i życzę ci powodzenia. Życzę ci, abyś z uśmiechem przyjmował normalność tego życia, a więc porażki i sukcesy. Tak długo, jak umiarkowany. Krzysztof Sarnecki, Question Managers.